Cześć, 15 zadanie z matury próbnej z 2014 roku z listopada. 15 zadanie jest takie. Liczbą odwrotną do liczby 7 do potęgi 2 trzecie jest. I mamy odpowiednią ABCD, tak? Jedną z odpowiedzi zaznaczyć. Najpierw trzeba się zastanowić, co to znaczy, że liczba jest odwrotna. No oczywiście liczba odwrotna, no to jak łatwo na przykład weźmiemy sobie, nie wiem, 3 piąte. To liczbą odwrotną do niej to jest oczywiście 5 trzecich. W jaki sposób to się robi? Że albo podnosimy to do potęgi minus pierwszej, no i wtedy oczywiście odwracamy ten ułamek i stąd się to bierze. Ewentualnie możemy, jeżeli na przykład mamy czwórkę, to liczbą odwrotną do czwórki, z racji tego, że to jest teoretycznie 4 pierwsze, to jest 1 przez 4. Mówiąc inaczej, liczbą odwrotną do jakiejś liczby a to jest liczba 1 przez a. Okay? Oczywiście a nie może być zerem. Bo w mianowniku nie może być zera. No dobra, no to zróbmy dokładnie tak samo jak tu. Może zróbmy to tym pierwszym sposobem, czyli mamy 7 do potęgi 2 trzecie. Skoro ma to być liczba odwrotna, to ją muszę podnieść tak do tej potęgi minus pierwszej. Ok. A jak to się robi? No oczywiście siódemkę przepisujemy. A jeżeli mamy potęgę podniesioną do jakiejś potęgi, to te potęgi oczywiście mnożymy, czyli będzie minus 2 trzecie. I poprawna odpowiedź. A tu jest, dobra. 7 do potęgi minus 2 trzecie. I to koniec, tak? Oczywiście można to też było zrobić tym sposobem. Na przykład, że to jest 7 do potęgi 2 trzecie. Bo inaczej, zapisujemy od razu liczbę odwrotną, czyli to będzie 1 przez 7 do potęgi 2 trzecie. Tak? I teraz tak, jedynkę zapiszemy sobie na przykład jako 7 do potęgi zerowej, bo cokolwiek do potęgi zerowej to jest oczywiście 1. A tu jest 7 do potęgi 2 trzecie. No i teraz kreska ułamkowa to jest dzielenie, a przy dzieleniu odejmujemy potęgi, tak? Czyli 7 zostanie i tu będzie 0 minus 2 trzecie, czyli też wyjdzie minus 2 trzecie. Więc znowu się dokładnie ten sam wynik, czyli odpowiedź D. I już. Napisz mi bardzo cię proszę w komentarzach, czy fajnie ci to wytłumaczyłem. Taką swoją opinię jest dla mnie bardzo ważna, bo chcę sprawdzić, czy fajnie Wam to tłumaczę i podoba Wam się, jak to tłumaczę, czy jednak pasowałoby coś zmienić. Także daj mi o tym znać. Łapki w górę mile widziane i zapraszam Cię do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.